Jeden z trenerów Berku Tarakion Olsztyn. Trenerze, no co trenera sprowadza? Grzegorz Szczelakowski? Tak, dokładnie. Dzisiaj byłem w narożniku u Grześka. Jak w ogóle ta walka? No skrętówka tam pierwszy raz się nie udała, za drugim razem poszła. Taki w ogóle był plan, kiedy układaliście z Grzegorzem gameplan na tą walkę? No bo on też po części sam jest sobie trenerem, więc no też na pewno waszą radą jest wspierany. Za pierwszym razem Grzesiek poszedł do dźwigni prostej na staw skokowy, za drugim razem to była skrętówka. Jeśli chodzi o plan, to zakładaliśmy dźwignię na nogi w tej walce, ale to nie był główny cel, to był taki bonus dodatkowy, który akurat w tej walce wyszedł. Przede wszystkim skupialiśmy się w planie na sposobie poruszania, który też bardzo, bardzo fajnie w walce się udawał na pewnych akcjach i na mieszaniu tego ze sprowadzeniami. No walka trwała niecałą jedną rundę, także część rzeczy tylko można było zastosować z planu, ale jedną z nich właśnie była dźwignia na nogę też. Panie Szymonie, bo tutaj mamy walkę Marcin Wrzosek, Roman Szymański. No widziałem, że trener uważnie obserwuje ten pojedynek. Jak do tej pory widzi pan wynik tego starcia? Roman Szymański gdzieś tam próbuje z pleców się kręcić, miał swoje momenty w stójce. Wydaje się, że Marcin Wrzosek jednak przeważa. Jak to trenera fachowym okiem? To też mi się tak wydaje. Ciężko jest oceniać walkę, oglądając ją z perspektywy widza. Inaczej się ocenia jako sędzia, który patrzy na każdą akcję i skrupulatnie sobie to notuje. Ale tak na pierwszy rzut oka Marcin Wrzosek wygrywa ten pojedynek. No to jeszcze 2 minuty, więc zobaczymy, jak ta walka się zakończy. Ale może wróćmy do poprzedniej walki. Michał Andryszak, czy widział trener? Bardzo szybko, bardzo sprawnie, niczym Marcin Różalski w ten sam praktycznie sposób. Na odejściu celny cios i koniec. Tak, no tutaj akurat Brazylijczyk jest pod tym kątem przewidywalny. Zdziwiłem się, że znowuż tak samo ruszył w sposób czytelny, otwarty. I Michał jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że bez problemu to wykorzystał. A tak jeszcze zapytam, są jacyś zawodnicy Berkuta Arachion jeszcze w KSW? Czy są? No są. Mamet jest mistrzem organizacji KSW. Mamet rozumiemy, że będzie jeszcze walczył, tak? Jest mistrzem organizacji KSW, także siłą rzeczy jest w KSW jak najbardziej. No tutaj organizatorzy jakoś niespecjalnie mówią o tej przyszłości Mameda w ich organizacji. Dziennikarze gdzieś się doszukują tego, że przejdzie do ACB, gdzie walczy też sporo waszych zawodników, chociażby Adrian Zieliński. Więc no, trener może powiedzieć, że Mamet raczej będzie walczył w KSW. Tego nie mogę powiedzieć. Wkrótce będzie to ogłoszone. Na pewno Mamet na ten moment jest zdecydowanie mistrzem Mameda, kiedy zawalczy i tak dalej. To już nie jestem upoważniony do tego, żeby o tym mówić, ale mogę tylko zdradzić, że będzie to w pierwszej połowie tego roku i już walka jest, termin jest ustalony i niebawem się wszyscy o tym dowiecie. No to w takim razie czekamy z niecierpliwością na te wiadomości. A jeszcze chciałbym zapytać, nie wiem czy trener widział walkę Antoniego Chmielewskiego z Damianem Janikowskim. No mocna postawa Damiana Janikowskiego, był w opałach, pokazał, że potrafi z nich wyjść. No chyba rośnie nam powoli taki nowy gwiazdor tej kategorii średniej. Tak, zdecydowanie. Tutaj przy tak niewielkim doświadczeniu w MMA, to po prostu zachował się tutaj w wielu sytuacjach jak profesor. Właśnie jeśli chodzi o te sytuacje zagrożenia, no ogólnie presja, całą walkę, no bardzo dobry występ. No to już zakończyła nam się walka Romana Szymańskiego z Marcinem Wrzoskiem. No sporo to było tego trash talku i z jednej i z drugiej strony panowie naprawdę się postarali. Co trener jako no, zawodnik tej starej szkoły można powiedzieć, tak? No bo trener jest związany z jiu-jitsu, brazylijskim zwłaszcza. Może powiedzieć w ogóle na temat rozwoju tego, ma właśnie w kontekście tych no, śmieciowych gadek, jak to bywa nazywane. To jest to dobre dla sportu w ogóle? Nie jestem fanem tego zdecydowanie. Pewnie dużo osób też. No jest to część ta związana ze sprzedawaniem tych walk. No kwestia indywidualna. Każdy ma swoje jakieś tam podejście do sportu. Ja uważam, że to jest niepotrzebne. Bardzo cenię zawodników, chociażby takich jak właśnie jak Mamet, który doszedł do wielkich sukcesów, a nigdy źle nie wypowiadał się o swoim przeciwniku. Zawsze było to z szacunkiem przed, po czy w trakcie walki. Także takich zawodników najbardziej cenię. A jeżeli chodzi o te tak zwane freak fighty, gdzie walczą zawodnicy, którzy
nie do końca są związani ze sportem od dawna. Jaki trener ma na to pogląd? Przydaje się to w MMA, czy jest potrzebne na tym etapie KSW, w którym jest teraz na przykład? No myślę, że sukces KSW pokazuje, że tak, bo KSW od jakiegoś dłuższego czasu posiłkuje się takimi walkami, które coraz to poszerzają grono ich odbiorców. Dzięki temu, że jest coraz większe grono odbiorców, zawodnicy ci typowo sportowi mogą toczyć tutaj walki za bardzo godziwe warunki finansowe i póki to się rozwija i zawodnicy na tym korzystają, to ja jestem za jak najbardziej. Więc pytanie, w Berkucie Arachion, jeden z najlepszych klubów w Polsce, pojawi się jakiś taki celebryta? Nie, no nie planujemy. Może no akurat my mamy, nasze położenie jest takie, że w Olsztynie raczej nie ma jakichś takich spektakularnych nazwisk celebryckich. Podejrzewam, że Warszawa, no wszystko to są jednak nazwiska z Warszawy. No to już mamy po walce, Marcin Wrzosek zwyciężył z Romanem Szymańskim. Myśli trener, że to będzie kolejny pretendent? Marcin Wrzosek ponownie zawalczy o pas? Czy już się może przejadł ten zawodnik? Nie, myślę, że się nie przejadł. Zależy jak walka się potoczy Klebera Kojkę z Arturem Sowińskim. Jeżeli wygra Kojkę, to pewnie z uwagi na to, że no zależy jak ten pojedynek się potoczy, ale myślę, że z uwagi na niezrobienie wagi jest możliwy jakiś też rewanż w tej wadze, tak? Ale no to też ciężko powiedzieć. Na pewno Marcin Wrzosek jest bardzo tutaj blisko tej walki i jak nie rewanż w tej walce, która teraz będzie jako walka o pas, no to Wrzosek będzie na pewno pretendentem. A na kogo pan stawia w tej walce? Kleber, Kojke, Herbst, Artur Sowiński? Myślę, że Artur Sowiński tutaj w ich pierwszej walce tak przygotowany był taktycznie dobrze do tej walki. Jakoś właśnie Kleber jest przewidywalnym zawodnikiem, Artur jest inteligentny i dobrze zawsze się przygotowuje pod przeciwnika. Myślę, że tym razem też taktycznie dobrze to rozwiąże. A Borys Mańkowski, Roberto Soldić, jak trener to widzi, ten pojedynek? Powiem szczerze, że Roberto Soldicia nie widziałem żadnej walki i ciężko mi jest tutaj mówić. Wcześniejszego przeciwnika, mistrza tej afrykańskiej organizacji oglądałem, ale tego akurat nie było aż tak dużo czasu. Nie oglądałem, także nic się nie wypowiem. No to jeszcze zapytam o tą walkę, która elektryzuje większość ludzi w katowickim sportuchu, czyli Popek Monster, Tomasz Strachu-Oświęcimski. W tej walce w ogóle jak trener widzi tą walkę? Popek pewny siebie, gdzieś tam coś wyzywa Strachu, też przekazał ten sweterek Kononowicza. Chociaż ostatnio widać było, że gdzieś te emocje uleciały z niego. Kto jest według trenera faworytem? No kurczę, to tutaj też w takich walkach jest trochę przypadkowości. Na pewno faworytem jest Popek ze względu na doświadczenie swoich kilku walk w MMA, ale no sportowcem takim stricte pełnowymiarowym pewnie jeszcze nie jest, aczkolwiek gdzieś tam słyszałem, że mocno przyłożył się do tych przygotowań. Także no Oświęcimski to jest zagadka, no nie wiadomo jak się zaprezentuje. Nawet jeżeli dobrze prezentuje się na treningach, to walka na gali, a trening to są dwie skrajne rzeczy. To nie da rady przewidzieć, jak on się zachowa. Także tu może być dużo przypadkowości, ale no niewątpliwie Popek jest faworytem w tym starciu, ale pieniędzy tu w tej walce na pewno bym nie postawił. Dobra, to jeszcze a propos, może już odbijmy trochę od tematu KSW. Jest jeszcze kilku dobrych zawodników w Berkucie Arachion. Jest chociażby Adrian Zieliński, jest Aslan Saidow. No kilku tam zawodników się na pewno, przepraszam, znajdzie. Jest też kilku zawodników, których chyba już nie ma. Jest Sylwek Borys, Bogusław, zapomniałem nazwiska. Z brodą taki ostatnio go gdzieś widziałem, spotkałem w Olsztynie. Fijałkowski? Chyba tak, to od was, to już coś wspomniałem. Jak w ogóle teraz wyglądają te treningi w Arachionie? Chodzą ludzie? Tak, no trenujemy cały czas, jeżeli chodzi tutaj do tablicy był wywołany Sylwek, to Sylwek akurat jakoś tam życiowo
szuka swojej drogi, poszedł do wojska, nie chce odpuszczać zupełnie walk, treningów. Teraz był na przeszkoleniu właśnie wojskowym, gdzieś tam szuka pracy z tym związanej. W międzyczasie, kiedy był w Olsztynie, też przychodził dalej na treningi, także nie jest powiedziane, że on zakończył już swoją przygodę z MMA. Tylko no gdzieś tam wiadomo, jeżeli te walki nie wychodzą tak, jakby się chciało, jeżeli ma się rodzinę, to trzeba myśleć też o jakiejś przyszłości rodziny, zapewnieniu bytu. I tyle, no przychodzi rzeczywistość, trzeba pracować i nie zawsze można profesjonalnie w tym czasie trenować. A Asłan, Adrian Zieliński, jak oni, jakie są plany? Tak, na pewno w tej połówce roku zawalczą. Asłan już też gdzieś tam ma termin na ACB oczywiście. Przeciwnik jest jeszcze nieznany. Też będzie to pierwsze miesiące właśnie nowego roku. I Karol Celiński też bardzo blisko jest walki o pas w ACB. Nie wiem, czy już będzie teraz, czy jeszcze jeden pojedynek gdzieś w międzyczasie będzie, ale no, jest już bardzo bliski tego. Także to są takie nazwiska, które wygrywają w tej organizacji, a organizacja ACB jest niewątpliwie jedną z lepszych organizacji na świecie, także czekamy na te pojedynki bardzo mocno. A Paweł Kiełek? Paweł Kiełek, no teraz miał trochę pecha, bo miał walkę na gali Spartan, ale nabawił się kontuzji, musiał odpuścić ten pojedynek. Już jest w treningu normalnym, myślę, że też marzec, kwiecień go gdzieś zobaczymy. No trenerze, w takim razie już wiemy, co się dzieje w Berkut Arakion. Pytanie, a co u trenera? Jakaś nominacja na czarny pas od Roberta Drysdale'a się szykuje? Czy jakieś obozy, coś takiego? Nominacja na czarny pas się szykuje? No to już jestem czarnym pasem. To nie odrobiłem lekcji. Znaczy, no nie dłuższy, no ale tam myślę, że około 2 lat chyba minęło. Także tutaj to akurat jest już temat. No tutaj koncentruję się na pracy trenerskiej. Czasami okazjonalnie startuję sobie na zawodach jiu-jitsu. Teraz nawet 2 lata z rzędu startowałem na Mistrzostwa Polski też jiu-jitsu. Jakoś udało mi się pomiędzy swoimi obowiązkami, no bo przede wszystkim najważniejsze dla mnie są obowiązki trenerskie. Dobrze, w takim razie dziękuję już trenerze za tą wyczerpującą rozmowę. Wracamy do oglądania tych pojedynków niezwykle emocjonującej gali KSW 41. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.